Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Majer, a to jest DCS World i Wirtualna Szkoła Orlon, czyli seria, w której omawiamy sobie poszczególne moduły DCS-a krok po kroku, tak aby te materiały były jak najbardziej przystępne i przydatne dla każdego. W tym odcinku zajmiemy się Sidewinderami, czyli naszymi przyciskami AIM-9 w wersji M, ponieważ nowszych w wersji X Tomcat po prostu nie posiada. Tych Sidewinderów będziemy oczywiście używać na krótkim dystansie, to są pociski prowadzone termicznie, jeśli ktoś jeszcze o tym nie słyszał. Zajmiemy się też użyciem naszego działka. Dobra, pierwsza rzecz. Zacznijmy sobie od sterowania. Będą nam dzisiaj potrzebne dwa przyciski. To jest Weapon Selector Sidewinder Missiles oraz Weapon Selector Gun. Czyli mamy Weapon Selector Gun i Weapon Selector Sidewinder Missiles. Jeszcze zapauzuję na moment. Kolejna rzecz, skupmy się na tym, co mamy tutaj. Żeby użyć Sidewinderów, SWQ musi być ustawiony na on. Powinniście już zrobić na etapie uruchamiania samolotu, ale jeśli wcześniej tego nie zrobiliście, to zróbcie to teraz. Sidewindery, żeby dobrze działały, i głowica naprowadzająca na cel musi zostać schłodzona i chłodziwa starcza na około godzinę lotu, więc przez około godzinę to będzie działało. Gun rate ustawiacie zależnie od swoich preferencji. Ja zawsze ustawiam sobie na high. To jest po prostu szybkostrzelność naszego działka. Możemy sobie ustawić tam bodajże na 4000 strzałów na minutę do 6000 strzałów na minutę na high. I to są nasze dwie główne rzeczy. Oczywiście też Master Arm musimy sobie ustawić na on. I będziemy zaraz strzelać. Kolejną ważną rzeczą, jaką należy jakby wziąć pod uwagę, jest to, że Tomcat nie posiada celownika nahełmowego, więc będziemy musieli celować po prostu specjalnym takim krzyżem. Zaciśniemy sobie Sidewinder Missiles Selector, to mamy, o, ten taki krzyżyk. I tym krzyżem musimy na cel najechać, żeby go zalokować. Właśnie, też jeszcze jedna ważna rzecz, jeszcze jeden przycisk będzie nam tutaj potrzebny, to jest Cage Sim Button. On służy do zalokowania Sidewindera na celu. Mamy dwa dźwięki Sidewindera. O właśnie. Taki. Znaczy w sumie to trzy. Czyli, że Sidewinder nic nie widzi. Jest po prostu włączony. Mamy taki dźwięk. Czyli możliwość zalokowania Sidewindera na celu. I jak naciśniemy sobie Cage Sim Button, to mamy cel namierzony. Wtedy, jak widzicie, ten krzyżyk się troszeczkę rozjeżdża. I tak to zaczyna wyglądać. Podlećmy sobie do celu. Sidewinderów używajmy mniej więcej w odległości około 2 mil, nie więcej. Oczywiście można je zmylić flarami stosunkowo łatwo. Przed nami leci MiG-29, powinniście go kojarzyć z poprzedniego odcinka. No, jedyne co mogę wam tak naprawdę doradzić, no to tyle, żebyście tym krzyżem po prostu wycelowali we wroga, tak? I zalokowali. O właśnie. W ten sposób i uważajcie na słońce, bo możliwe jest zalokowanie pocisku na słońcu. Raczej nie chcecie wysyłać pocisków w słońce. Podlećmy jeszcze kawałek, teraz go wystrzelimy. Tym samym przyciskiem, czyli Cage Sim Button, można też cel jakby odlokować. Jeżeli go naciśnięcie drugi raz, to po prostu Sidewinder zostanie odlokowany z celu. Dobra. Mamy namierzone, naciskamy sobie spust. Ładny dźwięk. I pyk. Splash. Tak wygląda używanie Sidewinderów w Tomcacie. Raczej prosta rzecz. Myślę, że tutaj nie ma dużo do gadania. Jedyne co mogę wam jeszcze powiedzieć, to to, że Sidewindery są podwieszane praktycznie tylko na tych dwóch pylonach. Czyli na tym, który tutaj widzimy, na którym jeszcze jest pocisk, i z drugiej strony w analogicznym miejscu też tam, gdzie jest puste teraz już miejsce. Tak to było. Oczywiście można podwieźć na innych pylonach, ale na inne pylony wchodzą inne pociski, więc myślę, że nie ma sensu. Na te pylony wchodzą tylko Sidewindery. Dobra, przechodzimy do działka. Ok, jeśli chodzi o działko, no sprawa ma się tak naprawdę jeszcze prościej. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście odcinka o radarze, czyli o części drugiej, dokładnie część druga tego odcinka, to obejrzyjcie sobie przed obejrzeniem tej części.
bo będziemy używać trybów radaru, które zostały tam omówione. Czyli prościej rzecz biorąc, żeby sobie przypomnieć, będziemy używali PAL-a bądź PLM-a. Raczej z naciskiem na PAL. Wybierzmy sobie nasze działko przez, przypomnę, przycisk Weapon Selector Gun. Odpalmy sobie PAL. Zawsze chcę, o właśnie, złapał. No i zbliżmy się po prostu do celu. To mamy to samo, co mieliśmy przy pociskach, czyli mamy po lewej stronie pokazane nasze tempo przybliżania się do celu. Czyli w tym momencie przybliżamy się do celu stosunkowo wolno, bo to jest zaledwie tam jeden, czyli dwa punkty w skali do 10, tak? Natomiast po prawej mamy skalę odległości, czyli w tym momencie cel znajduje się troszkę ponad 5 mil od nas. Tu mamy od 1 do 10 mil. Jak sobie przyspieszymy, zobaczycie, że zwiększy się też nasze tempo przybliżania się do celu. Jak zalokowaliście cel, to też kolejna ważna rzecz. Cel będzie w rąbie. Celownik od działka to jest ten krzyż tutaj celowniczy z kropką w środku. Kropeczką oczywiście celujemy we wroga i oddajemy strzał. Myślę, że to nie jest skomplikowane. Działko mam ustawione w trybie high. W trybie high radzę przytrzymać spust maksymalnie sekundę, nie więcej, i puścić, żeby po prostu nie marnować pocisku, bo zazwyczaj dłużej niż sekundę nie utrzymamy celu w krzyżu. Także myślę, że warto na to zwrócić uwagę. 4 mile do celu. Jeszcze się zbliżymy do niego. Oczywiście działko to jest raczej uzbrojenie, którego będziemy używać w dogfightach. No, nie ma sensu używać go w innych momentach, tak? Natomiast chyba, że mówimy o strzelaniu do celów naziemnych, ale to raczej nie będziemy tego robić w trybie R2R. Można też oczywiście strzelać z działka bez namierzenia celu. Sobie zobaczycie, możemy zdjąć loka i po prostu wtedy rąb będzie równoznaczny, można powiedzieć, z celownikiem. Ale poprawka prowadzona przez radar myślę, że jest przydatna. Dobra, mamy cel w celowniku. Troszeczkę nam macha, ale nie szkodzi. Mamy cel. Jeszcze stosunkowo jest daleko. Ale jak widzieliście, poprawka jest wprowadzana tyle dobrze, że i tak dostał. Teraz możemy się skręcić, spróbowaliśmy poprawić. Jak widzicie, działko ma bardzo przyjemny, w sumie tak jak słyszycie, działko ma bardzo przyjemny dźwięk. Jest umiejscowione, żeby wam to lepiej zobrazować. Już wam pokazuję, o właśnie, w tym miejscu, czyli po lewej stronie nosa samolotu. W razie byście się zastanawiali, skąd wylatują pociski, jeżeli byście nie mieli na przykład dostępu do radaru, bądź nie mogli namierzyć celu, to w ten sposób będzie wam troszeczkę łatwiej celować. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Standardowo zapraszam do dołączenia na Discorda do nas, gdzie jest nas już prawie 200 osób. Ostatnio mówiłem, że jest ponad 200, ale nie jest ponad 200. Coś mi się pomyliło. Prawie 200 osób, które latają, gadają, spędzają po prostu razem czas. No i tak naprawdę to było na tyle. Link jest w opisie. Do zobaczenia.